Można powiedzieć, że patrząc na moją karierę, no, gdzie spędzasz całe życie, kibicujesz tej drużynie od początku kariery, to na początku była to bardzo trudna decyzja. Ogólnie pierwsze 3 dni po ostatnim meczu były straszne, bo w głowie zaczęło się dziać, że no, nie wywiążemy się z tego, o czym rozmawialiśmy w klubie. I było trzeba działać. Może to nie była ta sama wersja, ale ja już w tym roku, zmieniając klub w Szwecji, gdzie bodajże w Molili jeździłem chyba 7 lub 8 lat, gdzie wiadomo, gdzieś nie ma takiego przywiązania w lidze szwedzkiej do drużyn, to już mi było dziwnie i głupio odchodzić do rozpigarny Halstavik. I sobie tego nie wyobrażałem, co będzie, jak kiedyś dojdzie może do tego, że w Zielonej Górze będę musiał odejść. No i było w tym roku, był taki strzał, że no gdzieś tam w środku mnie zakuło, no ale z czasem już się oswoiłem do tego i już jestem bardziej zmotywowany do pracy, do tego, żeby robić dalej swoje i cieszyć dalej swoich kibiców, którzy mi kibicowali. I przy okazji, że tak powiem, poznać się z nowymi kibicami, fanami, więc raczej już patrzę przyszłościowo z takim uśmiechem na twarzy, ale wracając do tej sytuacji pierwszego momentu, to nie do opisania historia, masakra. Podobno od małego gdzieś tam w aucie było miejsce, gdzie mi wkładali do takiego wózeczka małego między siedzenia i już jeździłem na te mecze od małego. Więc tak naprawdę, jeszcze chyba nie chodząc, już tam gdzieś byłem w parkingu, więc gdzieś ten żużel był od dzieciństwa, ale nie przytoczę na pewno pierwszego meczu gdzieś tam taty z najmłodszych lat, który bym pamiętał. Pierwsze skojarzenia mam chyba takie, że jednak jakieś 2-3 mecze w Zielonej Górze, później jednak kojarzę go bardziej jak w Opolu jeździł. No i już końcówka sezonu to jak najbardziej, jak zmieniał drużynę, ale ten pierwszy mecz, tak nawet nie przytoczę, nie będę strzelał cokolwiek, bo ja zawsze przeważnie na żużlu, co kojarzę, to dla mnie było ważne to, żeby kupić sobie małą figurkę żużlowca i nim jednak robić swój żużel na zawodach, taki w głowie, niż oglądać, bo tak, coś takiego kojarzę. Wiedziałem tylko, o, jak tata chyba przegrywał, przecież że ostatni. No to płakałem chyba tak, płakałem. I to właśnie, nie wiem, czy nie był rok 97, 98, gdzie on nie miał dobrego sezonu w Zielonej Górze i później gdzieś tam chciał się wykupić, właśnie to zrobił i przeszedł właśnie do Opola. No to są legendy o babci, ja cię sunę. Myślę, że media powinny pomnik postawić mojej babci w internecie. Patrząc, jest taki świat, skandal. Co roku mam łatkę przypisaną w sumie, że jestem w Toruniu. Mimo wszystko i tak jestem teraz w Toruniu, ale wcześniejszych lat, pomimo że miałem ważny kontrakt, co zimę miałem ten sam jakby problem, bo z czasem no to już się coś denerwuje, takiego jak non-stop, gdzie ludzie o tym mówią, a chyba to się zaczęło, nie wiem czy nie, od senatora Roberta Dowhana kiedyś, tak też on o tym wspominał. Właśnie, a bo tu babcia, babcia i ta babcia w sumie tak w tych mediach została i ze strony właśnie mojej mamy i to wszystko, więc ludzie się do tego też tak przyzwyczaili, więc no mówię, to jest pierwsze zdanie, ktoś powie, to ludzie tylko ten pierwszy strzał pamiętają, a już co się dzieje później, to już raczej nie i tak. Ale w sumie koło zatoczyło krąg. Jesteśmy w tym miejscu, że jednak ta babcia gdzieś tam przyciągnęła. Tutaj mi wizja drużyny się bardzo podobała i to mnie na pewno przyciągnęło do tego, że chcę jeździć w dobrej drużynie, mocnej drużynie z dobrymi zawodnikami. Żeby właśnie być na wysokim cały czas poziomie, żeby była ta jakby zdrowa rywalizacja i tu mi bardzo to podpasowało. Ja jestem raczej takim zawodnikiem, który się wychował poprzez to, że właśnie w Zielonej Górze i poprzez to, że kibice bardzo uwielbiałem sport żużlowy, no to ja tą jakby presję ze strony kibiców, medii, klubu mam od 16 roku życia. I wiem, z czym to się je i z tego miejsca tylko mogę powiedzieć, że ja też jestem tylko człowiekiem i też mam słabsze dni i też czasami wstanę lewą nogą. Przy okazji tego, jak z kimś na przykład nie porozmawiam, nie wiem, nie zrobię zdjęcia, nie dam autografu.
Trzeba tutaj pamiętać jednak, że jesteśmy ludźmi, a patrząc na to wszystko, jak się zmienia świat i to, co się dzieje też w internecie, to jest masakra. Dla mnie to nie jest do pomyślenia, że z taką łatwością teraz można pochwalić kogoś, a po jednym biegu cię można zrównać z ziemią, że tak powiem brzydko, jakby, no nie wiem, zeszmacić. Więc jestem przyzwyczajony do tak naprawdę wszystkiego, bo chyba w życiu byłem w każdym momencie właśnie życia sportowego, gdzie jakby ludzie mnie jakby kochali, później mnie nienawidzili, więc będą gwizdać, to będą gwizdać, będą oklaskiwać. Mówię, ja jestem człowiekiem, żużel to jest moja praca, hobby i miłość do tego, co robię. Będę się starał po prostu robić jak najlepsze rzeczy. A czy się komuś spodobam, czy nie, to już wiadomo, kwestia odbiorcy, człowieka. No da się, trzeba zdobyć mistrza świata. Więc jeszcze ta poprzeczka jest ustawiona dość wysoko. Dlatego też między innymi postanowiłem zostać w Ekstralidze, żeby jednak mieć dostęp do rywalizacji z najlepszymi zawodnikami. Poprzez to też jestem w Toruniu, gdzie jest mocna drużyna. Gdzie też wiem, że będzie trzeba jechać dobrze. Tym bardziej, tak jak wspomniałeś, zadowolić też kibiców. Więc super, mi się podoba. Pod presją lubię jeździć, nie przeszkadza mi to. Jest to, wydaje mi się, motywacyjne, więc mam jeszcze w sobie dużo rzeczy, żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem. Ja wychodzę z założenia, najważniejsze, żeby objechać sezon cało i zdrowo. Ja akurat jestem tym zawodnikiem, co lubi w czasie sezonu dobrze zasadzić, odpukać, oby nie. Ale pomimo, że nie łapię kontuzji, to często jadę gdzieś tam poobijany i to mi czasami przeszkadzało. Bynajmniej 2 lata temu, czy tak, 2 lata temu, jak wypadłem z Grand Prix, też wszystko się fajnie układało. Zaczęła się pierwsza runda Grand Prix, nie było źle. Przyszła druga, czy tam trzecia runda Grand Prix, upadek w Gorzowie, nagle na siłę człowiek musiał jechać. No i to też pokrzyżowało plany. Ten rok był też podobny, tym bardziej, że dzień przed Mistrzostwami Europy w Bydgoszczy, przed pierwszym turniejem, miałem zawody w Szwecji, też miałem defekt, kolega mi wjechał na plecy, w kręgosłup. W kawałku dojechałem do Bydgoszczy, te zawody po prostu pojechałem tak, żeby je przejechać, ale też wiedziałem, o co jest stawka, że mistrz Europy walczy o awans do Grand Prix, więc to było też dla mnie ważne. I co? No i z tym trzeba się jakby mierzyć, więc no zobaczymy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, mówię, cało i zdrowo. Oczywiście chodzi to o mnie, o kolegów z drużyny. Druga wersja jest taka, że najpierw są ważne playoffy, później wszystko się zaczyna od nowa i tyle. No i żeby pogoda zawsze była dobra, nie? A no i oczywiście chciałbym, żeby też no jednak atmosfera, tym bardziej, że mam nadzieję, że już pandemii tej całej nie będzie, kibice będą mogli wrócić na stadiony i to musi być jakby obustronne, bo my robimy show jakby dla kibiców. A kibice oczekują od nas show i to musi się razem napędzać, a wiadomo, że jak jest fajna też atmosfera, kibice cię dopingują, no to ty też chcesz z siebie dać takie biegi, jak to robił czasami właśnie Emil, gdzieś tam po tym płocie robił akcje takie, że o, masakra, więc to musi się wszystko zgrać, żeby była, no mówię, atmosfera, chemia, wszystko cało, zdrowo, dużo niuansów, żeby I było do przodu. pięknie, Tak jest. konsekwentnie.